Jakiś czas temu w Polsce pojawiła się informacja, że Janusz Wójcik znowu będzie trenował, został trenerem, tyle że na razie mentalnym. Witam serdecznie w magazynie Sport24, panie trenerze. Witam. Na razie mentalnym, jeszcze nie piłkarskim. Uprzejmie, trenerem byłem, jestem i będę. Co u pana, panie trenerze, dlatego że swego czasu sporo się o panu mówiło, w ostatnim czasie trochę mniej, niektórzy kibice piłkarscy pamiętają, że był pan selekcjonerem reprezentacji Polski, że zdobył pan srebro na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. Wraca pan po zawieszeniu za ustawianie meczów i znowu pan może trenować. Na razie tylko firmy, korporacje. To nie było zawieszenie, to było taka przerwa, powiedzmy, w wykonywaniu czynnie zawodu. Wracam i to... Ale jeszcze nie do sportu, tylko na razie, czy nie? Czy to już jest taka zapowiedź, że do sportu? Do sportu. Jest jakaś propozycja? To już mogę powiedzieć. Propozycje będą. Zaciekawi mnie pan. Myśli pan, że gdzie? Gdzieś w ekstraklasie, że w Polsce, że znowu za granicą? Powiem szczerze, jeżeli będą, byłaby ciekawa, ambitna propozycja z polskiej ligi, czy to ekstraklasy, czy nawet z pierwszej ligi, ale tak jak mówię, taka, że proszę bardzo, panie trenerze, my mamy dla pana zadanie takie, że no... Trzeba awansować. W sezon chcemy awansować klasę wyżej. To takie propozycje mnie interesują. Tam, wie pan, gdzieś się patałętanie na dole, tam i strażacy gaszą pożary, tam cuda robią. To powiem szczerze, nie dla mnie. Czy w ogóle były jakieś takie, nie wiem, telefony, czy może ktoś zadzwonił, sondował, czy jest pan zainteresowany, czy na razie pan oficjalnie ogłasza, wracam do futbolu i można mnie nająć? To jest praktycznie rzecz biorąc u pana w tym momencie i z panem rozmowa jest pierwsza, gdzie oficjalnie mówię, że jestem gotowy. Mili panowie, mili państwo, Janusz Wójcik, doświadczony trener, facet z przejściami, ale znający polską ligę doskonale. Jest gotowy po prostu do działania, do normalnej pracy i zdobywania kolejnych barier, przeszkód, które były do tej pory dla tych, którzy przyjdą i będą chcieli rozmawiać, nie do zdobycia. W drugiej książce, zresztą w drugiej, w pierwszej opisuje pan między innymi swoją pracę trenerską i jasno z niej wynika, z tej książki, że tanim trenerem to pan nigdy nie był. Przeszedłem wszystkie reprezentacje, od najmłodszej do samej góry, do reprezentacji narodowej. Więc to jest świadectwo tego, że poznałem praktycznie rzecz biorąc wszystkie tajniki piłkarskiego rzemiosła. Panie trenerze, no bo to na pewno doświadczenie to jest kluczowe, ale pytanie, czy jest pan na bieżąco? Takie informacje, czy gazetowe, czy to pan ma, czy internetowe, to pytam nieraz syna, bo on lubi siedzieć w takich historiach, jak to młodzi ludzie. Świat piłkarski też się bardzo mocno zmienia i te nowinki technologiczne wchodzą, ale i trenerzy korzystają z coraz bardziej różnych aplikacji na smartfony, na tablety itd., itd. Nie boi się pan, że tutaj byłby pan na przegranym polu w rywalizacji z młodszymi? Nie, nie boję się, wie pan, w piłce tej, nazwijmy to nawet wcześniejszej, czy dawniejszej, obojętnie jak to nazwiemy, liczył się wynik, efekt, czyli ile razy piłka w siatce. Piłka nożna to nie Uniwersytet Jagielloński, to naprawdę prosta gra, ale zarazem bardzo skomplikowana. Przygotowując reprezentację olimpijską do igrzysk, do eliminacji, później do finałów już, korzystałem z najmądrzejszych ludzi, takich, do których miałem dostęp,
za chwilę w sierpniu minie 25 lat od tego sukcesu, bo tak należy to określić. I nikt się nawet nie zbliżył na moment do tego. Na moment. Nie otarł się nawet o to. Panie trenerze, Arek Onyszko, jeden z pana podopiecznych, powiedział, że dzisiejsi piłkarze nie wytrzymaliby jego treningu, czyli pana. To widać na boisku, że są takie, wie pan, wyżelowani, ładni chłopcy, no, pięknie podrysowani i tak dalej, i tak dalej. No ale jak zaraz pan powie coś na Lewandowskiego, to się nie jeden obrazi. Nie, to nie chodzi o lewego. Lewego byłem trenerem tak samo i wie pan, ja nie miałem z nim żadnych kłopotów. Żadnych, kompletnie. Wręcz odwrotnie, zawsze mówiłem, patrzcie na tego gościa, jak on to robi, jakie zaangażowanie w ogóle jego jest. Wiele razy mówiłem, teraz chcę to też podkreślić, do charakteru właśnie, do podejścia takiego właściwego, no, chłopskiego, męskiego do tego, co ci ludzie robią. Przecież za naprawdę pokaźne pieniądze, bo te pieniądze, co teraz dostają, a co były kiedyś, to są zupełnie inne światy. Darek ma rację. Dostawali, przepraszam, w dupę ode mnie tak na treningach, że no, niemalże sikali po gaciach. No. A Piotrek Świerczewski z kolei powiedział, inny z pana byłych podopiecznych, że to jaką charyzmą pan się wykazywał podczas tych odpraw przedmeczowych, to rzeczywiście działało. Obawy, które mogą mieć teraz ci, którzy chcieliby pana zatrudnić, to czy panu tej charyzmy nie zabraknie? No, jest pan po różnych przejściach, w trochę innej kondycji fizycznej. Czy będzie pan potrafił tak w razie czego zmotywować piłkarzy? Żeby pan, oni... Póki co, jak pan widzi, wujo żyje. Jeszcze żyje. A jak żyje, to znaczy, że nie zabrakłoby. Funkcjonuje normalnie i tam w Łepetynie jest poukładane to, co powinno być. Wspomniałem te grzechy przyszłości. Nie obawia się pan, że gdzieś to tak mocno tkwiło, że to zamieszanie w korupcję, że ktoś może by i chciał zaproponować, ale będzie się bał? Liczy pan na to, że grzechy przedawnione, że ludzie zapomnieli raczej? Ja nie liczę na to, że ludzie będą zapominali, czy nie zapominali. Ja w trzeciej książce, którą będę najprawdopodobniej za chwilę pisał, wrócę do sprawy korupcji. Będę chciał dokładniej napisać. A to będzie forma spowiedzi, czy bardziej wyjaśnienia, sprostowania pewnych zarzutów? Nie, bardziej przekazanie tego obrazu, jaki miał miejsce tam, właśnie w piłce, w strukturach. To jaki to może mieć tytuł, bo ostatnia książka, jak golić frajerów, jak goliłem frajerów, a następna to jak kupowałem, czy co? Nie, to nie. Jak kupowałem? Nie. Panie redaktorze, umówmy się tak, i ja w tym momencie to głośno i oficjalnie mówię. Ja nie byłem nawet małym trybikiem w tym całym interesie, który, tak jak mówię, kręcił się i to bardzo dokładnie i bardzo dobrze. I był udoskonalany, cały czas udoskonalany, tak żeby szybciej spływała kasa, żeby łatwiej to wszystko przechodziło. Czy w dzisiejszych czasach piłka jest już czysta? Pan, ja nie jestem oficerem dochodzeniowo-śledczym, żebym w ale obserwując, tym momencie obserwując się... to, co się dzieje na boiskach, nie można odnieść wrażenia, że... Wie pan, są różne takie sytuacje, że człowiek się zastanawia, no, jak mogło do tego dojść. No, to nie powinno mieć miejsca. No. Różne są mecze i dziwnie wyglądają niektóre. A co się za tym kryje? Nie chcę mówić w tym momencie. Panie trenerze, jak już jesteśmy w takich trudniejszych tematach, to chciałem zapytać, jak to z tym alkoholem jest w futbolu, bo Wojtek Kowalczyk z kolei opisał, że u pana, tak jak mówiliśmy, był reżim. Pan pozwalał wieczorem na jakieś piwko, ale następnego dnia, niezależnie od tego, co się działo, trzeba było na tym treningu zasuwać. Ja mówiłem wprost, że panowie, masz zdrowie, jesteś idiotą, to
Przecież ale... ja nie będę przy tobie cały czas, domówiłem do wszystkich. Pilnował cię, ja cię nie zamknę gdzieś w klatce i odetnę od wszystkiego. Ty masz mieć świadomość tego, co robisz i jak robisz. I pamiętajcie o jednym, jeżeli bardzo komuś smakuje to, co przed chwilą pan, o czym pan mówił, to mówię, no pakuj w siebie do oporu, tak, aż wiesz, aż ci bańki nosem pójdą. Tylko pamiętajcie o jednym, że na drugi dzień nie wytrzymacie tego tempa, tego treningu, tego reżimu, który będzie narzucony przeze mnie. Ja to będę widział. Ja nie potrzebuję alkomatów, ja nie potrzebuję badania krwi, wszystko będę widział. Ale mówię tak, jak zobaczę, to dorżnę cię tak, że padniesz jak kawka i Erka będzie musiała przyjeżdżać po ciebie, bo nie będziesz w stanie dowlec się nawet do szatni. No, oni wiedzieli o tym, że ja nie żartuję, że taka jest prawda i takie nieraz takie sytuacje były. No. Panie trenerze, już może dosyć, niech pan go już nie... On zdechnie tu za chwilę. No. Ja mówię, chciał. Wybór był jego, nie mój. Przecież czy ja mu cokolwiek wlewałem, czy ja go zmuszałem do czegokolwiek? On wybrał wczoraj inną drogę, a dzisiaj po prostu tak jak mówicie, zdycha. No. Pada jak jelonek trafiony gdzieś tam przez myśliwego. Piłkarzem, do którego na pewno nie można byłoby mieć zastrzeżeń, że w ogóle zna jakiś taki na co dzień znak alkoholu, jest wspomniany przez pana Robert Lewandowski. W Zniczu Pruszków zwrócił pan na niego uwagę, ale przecież nie poznała się na nim i Legia Warszawa. No jest to ciekawy przykład na to, że można mieć wybitnego piłkarza pod ręką i się na nim nie poznać. Są takie osoby, że patrzą, przyglądają się i nic nie widzą. No, no a ten Lewandowski, to on był taki rzeczywiście, że rzucało się w oczy, że on jest inny niż pozostali? Tak. W klubie nawet mówiono o tym, że mamy lepszych. W Zniczu. Ja mówię, panie, to pan ma za ciemne okulary cały czas. No. Albo na jedno oko pan nie widzi. Ten człowiek będzie grał w reprezentacji, ten człowiek wyjedzie za granicę, zarobicie na nim też tak samo pieniądze ciężkie. Mówię, sprzedawajcie każdego, tylko nie jego, nie w tej chwili, bo na nim zarobicie, ale w inny sposób pieniądze. Przecież ja rozmawiałem tak samo z Lechem później, żeby on poszedł gdzieś dalej. Panie trenerze, a Legia za pana czasów, a ta Legia teraz, to która jest silniejsza? Zupełnie dwie inne drużyny. To nie jest tylko moje zdanie. Wielu ludzi, którzy chodzili na Legię, piłkarzy, to mówią jedno. Tamci po prostu za Legię daliby się pociąć, dosłownie. Albo pójść i gdzieś jakąś wojnę stoczyć, takie tam jak ustawki są jakieś tam i inne różne dziwne rzeczy, to oni by poszli i by tam się gdzieś grzmocili z innymi. Trochę o tym teraz może, co aktualnie dzieje się, bo zanim dostanie pan propozycję pracy po tym programie jako trener. Bo ja zacząłem od tego, że wrócił pan do trenowania, ale na razie jest to trening mentalny, tak to się nazywa, na stronie jakgolićfrajerów.pl, czyli już nawet strona jest dość kontrowersyjna. Też są takie slogany, które dają podstawę tego, żeby wątpić, czy jakaś poważna korporacja będzie chciała, żeby pan akurat trenował, bo można dowiedzieć się, jak zabić tygrysa ludożercę, co zrobić, aby kobiety rzucały przed tobą futro, jak skutecznie przeszmuglować uchodźcę przez granicę, jak wywołać arabską wojnę, no i co zrobić, by sam Zenek Martyniuk zaśpiewał specjalnie dla ciebie. To tak trochę na... W formie żartu to są takie harmonia, bardzo. Harmonia, ale to jest takie bardzo luźne spotkanie z. Gramy na harmonii. No, no to co zrobić, żeby Zenek Martyniuk zaśpiewał u mnie? Musi pan namówić mnie. I, zielone, i te oczy zielone też zaśpiewa. W sposób odpowiedni. I ja wtedy wykonam ruchy takie, że Zenek się pojawi i jako fan piłki i człowiek, z którym się znam, lubimy się.
przyjedzie i będzie śpiewał, bo to jest zacny człowiek, normalny, grzeczny, miły. Były selekcjoner reprezentacji Polski, trener reprezentacji olimpijskiej, którą zdobył w Barcelonie srebrny medal Janusz Wójcik oficjalnie. Przepraszam, że tylko srebrny. No. Ale mecz był wyjątkowy. Człowiek, który już oficjalnie Państwo to widzieli na początku tego programu, powiedział, że chce wrócić do trenerki piłkarskiej, no i poniekąd zgłasza swoją chęć do... Gotowość. Tak jest, gotowość. Dziękuję serdecznie raz jeszcze Janusz Dziękuję Wójcik. Dziękuję uprzejmie. To był magazyn sportowy 24. Mateusz Bosak, do zobaczenia.